Słowo Boże uczy nas wyraźnie, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne, gdyż jest z łaski niezależnie od uczynków grzesznika, a całkowicie jest oparte o doskonałe dzieło dokonane przez doskonałego Baranka Bożego, jakim jest Pan Jezus Chrystus. Niestety najstarsze kłamstwo szatana, czy rzeczywiście Bóg powiedział, jest używane przez jego zwolenników, którzy uczą utracalności zbawienia i oni faktycznie podważają słowa Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, ale ci zwodziciele myśli, za swoim ojcem diabłem powtarzają, czy rzeczywiście Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Nie słuchaj takich diabelskich nauczycieli. Jeśli ktoś uczy utracalności zbawienia, to jest to jednoznaczny dowód, że masz do czynienia z oszustem religijnym, który chce cię zaprowadzić do jeziora ognia. On nie uznaje Pana Jezusa jako prawdomównego, a czyni z Boga kłamcę. Ci bezczelni oszuści, niektórzy nawet posuwają się do tego, że używają fragmentów Biblii wyrwanych z kontekstu, żeby dokonywać oszustwa, aby jeśli można zwieść i wybranych. I jednym z takich miejsc jest Rzymian 8 rozdział 13 werset. Albowiem jeśli byście według ciała żyli, umrzecie, ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Bo jeśli według ciała żyjecie, pomrzecie, ale jeśli duchem uczynki ciała umartwiacie, żyć będziecie. Zostało to przyjęte przez tych zwodzicieli w ten sposób, że jeśli wierzący żyje według ciała, umrze w sensie utraty życia duchowego i zbawienia od piekła. Jest to oczywiście oszustwo. Powiedzieć, że umieranie w takim znaczeniu, w jakim zostało użyte tutaj, oznacza utratę zbawienia, to odczytywanie we fragmencie czegoś, czego tam nie ma. Istnieje wiele sposobów, w jakie śmierć jest używana w Piśmie Świętym. Za każdym razem w jakiś sposób niesie ze sobą myśl o rozdzieleniu, rozstaniu. Śmierć duchowa polega na duchowym oddzieleniu się od Boga, nie mając nowego życia. I to nam przecież pokazuje Efezjan 2 rozdział, 1 werset. Efezjan 2:1. Tutaj widzimy tak zwaną śmierć pierwszą, czyli Efezjan 2 rozdział, 1 werset. I was, którzyście byli umarli przez upadki i grzechy. Adam i Ewa właśnie pierwszą śmiercią umarli w ten sposób. Zgrzeszyli, jedząc z drzewa poznania dobra i zła, i w ten sposób pierwsza śmierć weszła na świat. I to jest właśnie umarliście przez upadki i grzechy. Efezjan 2:1. Śmierć fizyczna oznacza z kolei oddzielenie duszy i ducha od ciała, o czym mówi m.in. Jakuba 2 rozdział 26 werset. Jakuba, list Jakuba, drugi rozdział, 26 werset. Albowiem jak ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Druga śmierć oznacza z kolei wieczne oddzielenie od Boga w jeziorze ognia i siarki. O tym mówi objawienie Jana, 20 rozdział, 14 werset. I śmierć i piekło wrzucone zostały w jezioro ogniste, to jest druga śmierć. To wrzucenie do jeziora ognistego jest drugą śmiercią. Wrzucenie śmierci i piekła do jeziora ognistego to jest druga śmierć. Odstępcza śmierć oznacza oddzielenie od Boga przez porzucenie wyznania wiary. I o tym mówimy z kolei, gdy czytamy list Judy. List Judy, werset 12.
List Judy, werset 12. Tacy są plamą na waszych ucztach miłości, biesiadując z wami bez obawy, sami się pasząc. Są to obłoki bezwodne, od wiatrów miotane, drzewa późno jesienne, bezowocne, dwakroć zamarłe, wykorzenione. Czyli widać, że odstępcza śmierć oznacza oddzielenie od Boga przez porzucenie wyznania wiary. I także mamy śmierć narodową. Nie ma istnieć jako naród na ziemi taki naród, który właśnie ją spełnia. Mamy to opisane w Ezechiela 37 rozdział. Ezechiela 37 rozdział oraz Daniela 12:2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu śmierci, obudzą się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Śmierć sędziowska jest pozycyjnie oddzielona od całego porządku grzechu przez śmierć Chrystusa i widzimy to na przykład w Rzymian 6 rozdział, werset 2. Rzymian 6 rozdział, werset 2. Jest takim przykładem. Bynajmniej, albowiem my, którzyśmy umarli grzechowi, jakże jeszcze w nim żyć będziemy. Czyli widać, żyjący człowiek umarł grzechowi. Żyjący człowiek umarł grzechowi, a że to jest z listu do Rzymian, to tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę, że tamten cytat 8:13 jest też z listu do Rzymian. Raptem około 20 linijek wcześniej jest 6:2 Rzymian, a więc należy pamiętać o tym, że należy brać udział w czytaniu w kontekście. Także ten sam autor w liście do Kolosan jest tutaj autorem takich słów, które są zapisane w Kolosan 3 rozdział, 3 werset. I w Kolosan 3 rozdział, 3 werset mamy wyraźnie powiedziane tak. Albowiem umarliście i życie wasze skryte jest z Chrystusem w Bogu. Mówi to do żywych ludzi, że umarli. Że umarli. Dlaczego? Bo umarli. Śmierć moralna z kolei ma być oddzielona od społeczności z Bogiem. Tak, jest też taka śmierć moralna i o tej mówimy w Rzymian 8:13. I Rzymian 8:13 przed chwilą czytaliśmy. Przypomnę ten fragment, bo to on jest tutaj takim punktem, od którego zaczęliśmy, albowiem jeśli byście według ciała żyli, umrzecie, ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. A także 1 Tymoteusza 5 rozdział, 6 werset. Także trzeba brać pod uwagę kontekst. Tymoteusza list napisał również Paweł, 5 rozdział, 6 werset, jest tu wyraźnie powiedziane, ale która w rozkoszach żyje, ta za życia umarłą jest. Czyli widzimy, mamy żywą osobę, która w rozkoszach żyje i ona jest nazwana umarłą. Czyli nie chodzi o żadne potępienie w tym słowie umarła, w tym wersecie 1 Tymoteusza 5:6. Tylko właśnie chodzi o korzystanie z tego światowego życia. Jest to nazywane śmiercią. Umarła za życia. Ta za życia umarłą jest. I o to chodzi w Rzymian 8:13. Śmierć w liście do Rzymian 8:13 odnosi się do wierzącego, żyjącego według ciała, a zatem do zerwania więzi, komunii, społeczności z Bogiem. Nie daj się zwieść przeróżnym i obcym naukom rozsiewanym przez tych, którzy nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, nie wierzą Mu, bo On powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I ci zwodziciele, oszuści religijni próbują wmówić ludziom, którzy wierzą Panu Jezusowi, albo którzy chcieliby uwierzyć Panu Jezusowi, że Jezus nie mówi prawdy. A Jezus mówi prawdę. A Jezus powiedział, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. A także powiedział, że uczynki do wykonania to są właśnie także zaufanie Panu Jezusowi. Jest
jeden jedyny do zrobienia punkt w twoim życiu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz, byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Tak powiedział Pan Jezus. Byłoby mu lepiej, gdyby się nigdy nie urodził. Ale myślę, że skoro już słuchasz tych słów, to uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony, jeśli jeszcze do tej pory nie jesteś. Zatem przestań ufać sobie, a zaufaj Jezusowi i będziesz raz na zawsze nieutracalnie zbawiony. Przestań wierzyć w siebie, zacznij wierzyć w Jezusa Chrystusa. Wtedy będziesz raz na zawsze nieutracalnie zbawiony od piekła. Przestań wierzyć sobie, uwierz Jezusowi. Jeśli uwierzysz Jezusowi, pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, zamiast do piekła, na które zasłużyłeś. Niech Bóg ci błogosławi i podejmij właściwą tutaj drogę. Przyjmij Jezusa jako twojego osobistego Zbawiciela. Niech Jezus oczyści przez wiarę twoje serce z Bogiem.